jeszcze tego lata na skrzyżowaniu ulicy Studzieniec z ulicami Aleja Marszałkowska i Arcybiskupa Nowowiejskiego stanie sygnalizacja świetlna. Miasto podpisało umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Już niebawem zrobi się tam znacznie bezpieczniej. To niezwykle ważne przedsięwzięcie i ważne ze względu bezpieczeństwa, ponieważ tam się zmieniła organizacja ruchu. W momencie, kiedy pojawiła się Aleja Marszałkowska, ulica Studzieniec nie ma już pierwszeństwa jazdy i niestety zdarza się, że dochodzi tam do kolizji. Wyłoniona w przetargu firma na budowę sygnalizacji świetlnej będzie miała niespełna 2 miesiące. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców, zwłaszcza poruszających się ulicą Studzieniec, która w obrębie tego skrzyżowania ma status drogi podporządkowanej. Miasto właśnie podpisało umowę na realizację tej sygnalizacji świetlnej. Wykonawca, firma z Łomży, mają wykonać do końca czerwca tego roku. Na słupach mają być zainstalowane takie udogodnienia jak przyciski zgłoszeniowe i sygnalizatory dźwiękowe. Przedsięwzięcie ma kosztować prawie 200 tysięcy złotych. Dobiega końca budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy LG Electronics w Mławie. Dzięki niemu ulewne deszcze nie będą już powodowały kłopotliwych podtopień w dzielnicy przemysłowej. Inwestycja wpisuje się w działania dotyczące gospodarki wodnej, realizowane przez miasto od 2005 roku. To niezwykle ważna inwestycja, nie tylko dla dzielnicy przemysłowej, ale dla całej Mławy. Dochodziło tu bowiem do zalewania fabryk, ludzie nie mogli dojeżdżać do pracy, nie mogli normalnie funkcjonować. Ta inwestycja zakończy się w połowie czerwca 2017 roku, więc już za niespełna miesiąc. Otwarty zbiornik ziemny o pojemności 4500 m sześciennych powstał wraz z infrastrukturą towarzyszącą i biegnącą wzdłuż niego drogą dojazdową do terenów inwestycyjnych. Zbierająca się w nim deszczówka po przejściu przez system urządzeń oczyszczających będzie odprowadzana do gruntu, a dopiero jej nadmiar ma trafiać do rzeki Mławka. Woda spływa tutaj przez zestaw ciąg separatorów, jest odsączana, przesączana i dopiero z tego miejsca już oczyszczona wpływa do rzeki Mławki. Zależy nam na tym, aby wszelkie normy środowiskowe były spełnione, aby Mława była bezpieczna także ekologicznie. Inwestycja spełnia wszelkie wymogi ochrony środowiska i posiada pozytywną opinię o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację. Jest to już kolejny zbiornik, jaki powstał na terenie miasta. Zostały zbudowane już 2 zbiorniki retencyjne. Jeden u zbiegu ulicy Dobrskiej i Ciechanowskiej, to jest kryty zbiornik. Powstały też 3 przepusty na rzece Seracz, które pozwalają w sposób ciągły i bezpieczny odprowadzać wodę po obfitych opadach deszczu. Koszt realizowany już 3 rok inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych. Środki na ten cel w całości pochodzą z budżetu miasta. Jedni udają się na Jasną Górę, inni do Ratowa. Mieszkańcy powiatu mławskiego chętnie odwiedzają zabytkowy kościół i klasztor położone w gminie Radzanów. Ostatnią okazją ku temu były 12 już dni skupienia. Jak sama nazwa wskazuje, dzień skupienia jest takim szczególnym darem, który człowiek na dobrą sprawę składa, przynajmniej tak mu się zdaje, Panu Bogu, ale przede wszystkim składa samemu sobie, bo jak przyjeżdża do tego niezwykłego miejsca na te kilka godzin do sanktuarium, ma szansę na to, żeby rzeczywiście wyciszyć się, żeby usłyszeć własne myśli. Górujący nad całą wsią i okolicą Ratowa kościół oraz klasztor pobernardyński sięgają końca XVI wieku. Od początku patronem tego miejsca był święty Antoni, który jest patronem ludzi poszukujących samego siebie, bliskiej osoby, zrozumienia ze światem. Jest on wiernym uczniem świętego Franciszka, dlatego pozwoliliśmy sobie przybliżyć jego postać, jego nauczanie. Znajdujący się w świątyni obraz świętego Antoniego był obrazem obozowym chorągwi pancernej dowodzonej przez kasztelana płockiego Tomasza Narzymskiego podczas wyprawy wiedeńskiej. Wieść o sanktuarium rozniosła się po całej Polsce. Od razu przyjechałem tutaj i postanowiłem wziąć udział, nie? Także, no ale główny zamiar i to się wzięło z tego względu, że święty Antoni jest moim patronem i czuję, że po prostu mnie on tutaj sprowadził. Mieszkańcy powiatu mławskiego, jak i całego Mazowsza, przybywają do Ratowa nie tylko, by zwiedzić wiekową świątynię, ale także, by odpocząć. Do dyspozycji pielgrzymów są odnowione pomieszczenia klasztorne, a także ogrody stylizowane na podobę tych w Padwie.
Klasztor w Ratowie jest też przepięknie usytuowany nad brzegami Wkry i Mławki. Mamy tutaj przepiękne ogrody bernardyńskie, gdzie możemy sobie pomyśleć, pokontemplować, porozmawiać, gdzie właśnie mamy tę chwilę, żeby się zatrzymać, żeby się zatopić w modlitwie, żeby się zatopić w pięknie tego miejsca, żeby się zatopić w płonącym rokoko, który jest tutaj jedyny na Mazowszu. Niewielki kościół został zbudowany na planie prostokąta. Jest jedynym późnobarokowym dziełem architektonicznym w tej części kraju. Całość wnętrza, choć jest ono złożone z kilku elementów, między innymi ołtarza głównego, sześciu ołtarzy bocznych, ambony i prospektu organowego, jest kompletnym rokokowym wystrojem, jedynym na Mazowszu. Kierowcy, noga z gazu. Na osiedlu Książąt Mazowieckich prowadzone są prace związane ze zmianą organizacji ruchu. Zwiększy się strefa zamieszkania, czyli obszar, na którym mogą swobodnie poruszać się piesi, a kierowcy muszą ograniczyć prędkość do 20 km na godzinę. Zostanie także uzupełnione brakujące oznakowanie. Pojawi się więcej znaków informujących o parkingach. Władze miasta proszą wszystkich użytkowników dróg na osiedlu Książąt Mazowieckich o stosowanie się do nowej organizacji ruchu. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Mławie firmą godną zaufania. Jest to już kolejny certyfikat, jaki w ciągu kilku ostatnich miesięcy otrzymała miejska spółka. W marcu przedsiębiorstwu przyznano certyfikat firma godna zaufania w randze Gold. Teraz w maju otrzymałem lauru społecznego zaufania. Są to tytuły przyznawane przez niezależne firmy zewnętrzne zajmujące się badaniem opinii publicznej o podmiotach gospodarczych. Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani. No i to dla mnie jest to wielkie wyróżnienie. Certyfikat jest jednym z najpopularniejszych spośród wydawanych na terenie kraju. Przyznaje się go na podstawie obliczanego według specjalnego algorytmu współczynnika negatywnych opinii na temat danej firmy, jakie są publikowane w internecie. Na pozytywną ocenę PEC-u złożyło się wiele czynników. Nasza praca mająca na celu obniżkę ceny ciepła dla naszych odbiorców. Ceny, które myślę, że są rekordzistami w skali kraju, ciepło wytwarzane w ciepłowni węglowej, obniżka o 9,5% w skali 2,5 roku, ciepło wytwarzane z gazu ziemnego 17,7% obniżka. Ostatnia obniżka ceny ciepła została wprowadzona w kwietniu tego roku. Objęła 35 obiektów, w tym 33 wielorodzinne budynki mieszkalne. Obniżka była konsekwencją pomyślnie przeprowadzonego przetargu na dostawę gazu do kotłowni i zmian organizacyjnych w PEC-u.